Częstą opinią panującą wśród kibiców piłkarskich w Polsce jest twierdzenie, że niektóre kluby pierwszoligowe nie chcą awansować do ekstraklasy. O starania, by uniknąć promocji, podejrzewa się zarówno władze tych klubów, jak i samych zawodników. Sprawdźmy, ile w tym może być prawdy. Witam was bardzo serdecznie, Futbol bez cenzury, ale Futbol bez cenzury dzisiaj głównie nastawione na kwestie finansowe, różnice pomiędzy ekstraklasą a pierwszą ligą. Wszelkie zbędne bądź niezbędne wydatki również będą uwzględnione, więc jeśli jesteście zainteresowani, jakie są różnice pomiędzy najwyższą klasą rozgrywkową w Polsce a szczeblem niżej, to dobrze trafiliście, więc od razu z tego miejsca zachęcam nowe osoby do subskrybowania kanału. Zbliżamy się powoli do 90 tysięcy. Z całego serca dziękuję. A teraz przechodzimy do głównego tematu. Freebet wysokości 60 zł i cashback do 600 zł. Tak, to możliwe. Polska górą. Odbierz prezent od sponsora kanału, rejestrując się z kodem FOODBREAK na stronie Betfan. Link w opisie. Drużyn, które oskarżano o celowe odpuszczanie awansu do ekstraklasy, nie brakowało. Prym wiodła w tym Brugbet Termalika Nieciecza, która w latach 2012-2014 trzykrotnie z rzędu na finiszu traciła szansę na promocję do najwyższej ligi. Oczywiście Niecieczanie szybko zadali kłam tej teorii. Podobne opinie krążyły o Chojniczance, która trzykrotnie zajmowała miejsce w czołowej dziesiątce pierwszej ligi, długo zachowując szansę na awans. W przeciwieństwie do Niecieczy, klub spadł jednak do drugiej ligi. To tylko dwa najpopularniejsze przykłady klubów oskarżanych o celowe unikanie awansu do ekstraklasy. Lista jest znacznie dłuższa, a co roku już w połowie sezonu kibice spekulują, kto z czołówki wkrótce zacznie oddawać punkty. A co miałoby być tego przyczyną? Jako główny powód podaje się finanse. Budżety klubów pierwszoligowych mocno odstają od tych z najwyższej klasy rozgrywkowej. Wpływ na to ma również ogromna różnica w dochodach. Przykładowo w 2019 roku wszystkie kluby pierwszej ligi łącznie zanotowały mniejsze wpływy niż Legia Warszawa. Nieco lepiej dla klubów zaplecza wyglądało to w rozgrywkach 2020-2021, ale nadal różnica była ogromna. W sumie wypracowały one ponad 128 milionów złotych przychodu. Dane z 17 klubów, ponieważ swoich finansów nie ujawniła Termalika. Mistrz Polski samodzielnie uzyskał blisko 120 milionów. Warto przy tym zaznaczyć, że nawet ostatnia w tabeli zysków ekstraklasy Stal Mielec z przychodami w wysokości blisko 14 milionów złotych zajęłaby pod tym względem drugie miejsce w pierwszej lidze. I to tylko dlatego, że dość sporą przewagę nad resztą stawki miał Widzew Łódź z kwotą ponad 17 milionów złotych. Zresztą tylko dzięki wysokiej frekwencji na meczach domowych Łodzian pierwsza liga nie odniosła straty w zarobkach z dnia meczowego w porównaniu z rokiem 2019. Dzień meczowy Widzewa przyniósł bowiem o 2 miliony więcej zysków niż reszty ligi. Łodzianie zarobili z tego tytułu blisko 6 milionów złotych, a wszystkie pozostałe kluby razem tylko ponad 3,5. Jest to tyle ciekawe, że w związku z ograniczeniami pandemicznymi procentowy udział dnia meczowego w dochodach klubów ekstraklasy spadł z 15% na 4%, a w pierwszej lidze wzrósł z 7% na 8%. Różnica we wpływach z dnia meczowego jest zauważalna w przypadku drużyn, które w ostatnich latach zanotowały awans. Wraz z klasą rozgrywkową rośnie bowiem wyraźnie liczba widzów na trybunach. Dzięki temu na przykład Mieć Legnica w 2018 roku zanotowała wzrost zysków z dnia meczowego z 400 tysięcy złotych w pierwszej lidze do 1 100 tysięcy złotych w ekstraklasie. Jednak wpływy z dnia meczowego są jedynie niewielką częścią składową rocznych dochodów. Jeszcze większe dysproporcje widać w przypadku wpływów komercyjnych. Kluby z ekstraklasy w rozgrywkach 2020-2021 uzyskały na tym polu ponad 300 milionów złotych.
W przypadku pierwszej ligi jest to niecałe 94 miliony złotych, a więc ponad 3 razy mniej. Na dysproporcje wpływa także różnica pomiędzy kontraktami telewizyjnymi. Wszystkie kluby pierwszej ligi w minionym sezonie mogły liczyć w sumie na niecałe 25 milionów złotych od Polsatu. Jest to przepaść w porównaniu z kwotą oscylującą na ponad 300 milionów złotych, jaką kluby ekstraklasy otrzymały od Canal+. Więcej z tego tytułu od wszystkich pierwszoligowców zarobiła nie tylko Legia, ale też Lech Poznań, Pogoń Szczecin i Raków Częstochowa. Nawet Spadkowicz z Ekstraklasy ma gwarantowane 7,8 miliona złotych z tytułu praw telewizyjnych. To więcej niż całkowity dochód ponad połowy klubów pierwszoligowych. W sezonie 2020-2021 na transmisjach najwięcej zarobiła Arka Gdynia i było to dokładnie o 5 milionów mniej niż ekstraklasowi Spadkowicze, czyli 2,8 miliona złotych. Bardzo dobrze te różnice obrazuje przykład Rakowa Częstochowa, który za ostatni sezon spraw telewizyjnych zarobił 26,5 miliona złotych, czyli ponad 33 razy więcej niż jako pierwszoligowiec w 2018 roku, gdy przychód wyniósł zaledwie 800 tysięcy złotych. Trudno więc, patrząc na te liczby, twierdzić, że awans do ekstraklasy nie jest opłacalny. Oczywiście jest też druga strona medalu. Gra w ekstraklasie wiąże się z większymi wydatkami. Pierwszym z nich po awansie jest zwykle modernizacja stadionu. Wprawdzie zdecydowana większość obiektów w Polsce jest na utrzymaniu miast, jednak te miasta są też często jednym z udziałowców, a czasem i głównym właścicielem klubów. Pieniądze włożone w dostosowanie stadionów do ekstraklasowych wymagań mają więc wpływ na miejskie dotacje dla kas klubowych. Ekstraklasa, wbrew publicznym opiniom, to jednak o wiele wyższy poziom piłkarski niż rozgrywki pierwszoligowe. Świadczy o tym liczba beniaminków zamieszanych co roku w walkę o utrzymanie. By móc w niej konkurować, kluby potrzebują wzmocnień, często wielu i kosztownych. W dodatku piłkarze, którzy walczą dla swojej drużyny o awans, często mają w kontraktach zapisane podwyżki pensji w razie osiągnięcia celu. Czasem bywa to nawet 30% wzrost. Mimo to odsetek, jaki w wydatkach klubów stanowią wynagrodzenia dla piłkarzy, jest podobny w ekstraklasie i pierwszej lidze i wynosi około 70% przychodu. Wychodzi na to, że zysk wart jest zwiększania wydatków. Oczywiście wiele zależy od rodzaju podpisywanych kontraktów. Może się bowiem zdarzyć tak, że zawodnik podpisze lukratywny, długoterminowy kontrakt, który w razie szybkiego powrotu do pierwszej ligi będzie ciążył na klubowym budżecie, jeśli gracz pozostanie w zespole. Polskie kluby nie mogą bowiem liczyć na żadne ekstra pieniądze, takie jak w Anglii spadochronowe, które pozwala łagodniej lądować na szczeblu niżej. Zyski natomiast spadają po spadku równie szybko, co rosną po awansie. Zwykle w razie spadku zwalniany jest także trener, co wiąże się z kolejnymi kosztami na rozwiązanie umowy. Awans do ekstraklasy z finansowego punktu widzenia nie tylko nie może stanowić problemów, ale często problemem może być jego brak. Kluby pierwszoligowe często ryzykują bowiem, inwestując nadmierne pieniądze w celu walki o ekstraklasę. Gdy w rozgrywkach 2019-2020 Stal Mielec wzmocniła swój zespół, by powalczyć o promocję do elity, w klubie pojawiły się problemy choćby z wypłacaniem pensji na czas. W Mielcu postawiono wszystko na jedną kartę i udało się awansować. W razie niepowodzenia klub wpadłby w bardzo duże tarapaty finansowe. Spójrzmy chociaż na dzisiejszą sytuację ŁKS-u, który obrał bardzo podobny scenariusz do Stali Mielec, kontraktując zawodników z wysokimi pensjami jak na warunki pierwszoligowe, uwzględniając o wiele mniejsze wpływy niż miałoby to miejsce w ekstraklasie, i sytuacja potoczyła się w taki sposób, że nie tak dawno w mediach pojawiła się informacja, że łódzki klub sportowy ma wielkie problemy, żeby wypłacać zawodnikom pensje na czas. Podobnie zresztą bywa i w samej ekstraklasie. Kluby poważnie zagrożone spadkiem stawiają wszystko na jedną kartę, szalejąc na rynku transferowym, często zimą, ryzykując problemy w razie niepowodzenia w walce o utrzymanie. Najbardziej znanym przykładem przeszarżowania we wzmocnieniach mających na celu utrzymanie klubu w ekstraklasie jest Odra Wodzisław, a miało to miejsce w
rozgrywkach 2009-2010. Zagrożony spadkiem klub z południa kraju postawił wszystko na jedną kartę, sprowadzając grupę uznanych zawodników. Uratować najwyższej klasy rozgrywkowej się jednak nie udało, a w wyniku poważnych tarapatów finansowych 5 lat później Odra grała już w klasie C. Jeśli kluby ryzykują więc nawet swoje istnienie, by awansować do ekstraklasy lub w niej pozostać, to trudno w takim wypadku wierzyć, by ktoś takiego awansu nie chciał. O braku chęci awansu do ekstraklasy nie są jedynie oskarżane kluby, ale także i sami zawodnicy. Zespoły z czołówki pierwszej ligi to często te, w których pensje są najwyższe i regularnie wypłacane. Piłkarze mogą przeważnie czuć się komfortowo. Z pewnością mają jednak świadomość, że w razie awansu dla wielu z nich może to być pożegnanie z klubem. Na ich miejsce przyjdą nowi, lepsi piłkarze, którzy dadzą większą szansę na rywalizację z najlepszymi w Polsce. Oni natomiast zgarną jedynie premię za awans i będą musieli rozglądać się za nowym klubem na poziomie pierwszej ligi, często za mniejszą i mniej pewną pensję. Przykładem takiego klubu jest Widzew, lecz w ich przypadku spekulacje miały miejsce podczas występów drużyny w drugiej lidze i chęci powrotu na zaplecze ekstraklasy. Jednak mechanizm działania jest identyczny. Na drugim poziomie rozgrywkowym w Polsce nie brakuje piłkarzy, którzy wyróżniali się w lidze, ale każda próba gry w ekstraklasie kończyła się dla nich fiaskiem i powrotem na jej zaplecze. Przykładem może być Szymon Lewicki, obecnie GKS Bełchatów, który najpierw nie poradził sobie w elicie w barwach Arki, a potem z dwóch klubów, Zagłębia Sosnowiec i Rakowa Częstochowa, odchodził krótko po wywalczeniu awansu. Jednak piłkarze o umiejętnościach predestynujących do gry w ekstraklasie z pewnością nie muszą obawiać się promocji do tej klasy rozgrywkowej. Nie tylko bowiem wzrasta ich premia oraz stała pensja, ale również jest to szansa na wypromowanie się do bogatszego klubu, a często nawet ligi. Dla przykładu piłkarze, którzy wyjechali za granicę dzięki grze w zespole, z którym wywalczyli awans, to Sebastian Musiolik, Jakub Kuzdra czy Konrad Wrzesiński. Większość argumentów, a w szczególności faktów, wskazuje na to, że stwierdzenie, że klubom nie opłaca się awansować do ekstraklasy, jest po prostu mitem. Z pewnością utwierdzają w nim jednak takie przypadki jak Chojniczanki, która dwukrotnie z rzędu była liderem na półmetku pierwszoligowych rozgrywek 2016-17 i 17-18, a w ekstraklasie nie zagrała. Wiosną zdobywała bowiem w obu przypadkach średnio aż ponad 20 punktów mniej niż jesienią. Wydaje się jednak, że w Chojnicach nieumiejętnie budowano zespół, stawiając na graczy z tak zwanym nazwiskiem, którzy nie gwarantowali stabilnej i wysokiej formy. Także późniejsze losy GKS-u Katowice, który kilkukrotnie bezskutecznie walczył o awans do ekstraklasy, pokazały, że problem w klubie był znacznie głębszy niż brak chęci do walki. Stereotyp podtrzymują też takie sytuacje jak ta, o której zrobiło się głośno za sprawą Sandecji Nowy Sącz. Działacze tego klubu mieli bowiem w 2019 roku zakomunikować piłkarzom, że zawodnicy powinni poprzestać na utrzymaniu w pierwszej lidze, gdyż awans do ekstraklasy mógłby stanowić dla klubu problem. Generalnie wydaje się jednak oczywiste, że korzyści wynikające z promocji do najwyższej klasy rozgrywkowej przewyższają ryzyko kłopotów, jakie może klubowi przynieść ekstraklasa. Wszystko jednak zależy od umiejętnego zarządzania klubem i to jest w tym przypadku najistotniejsze. Jednak mam nadzieję, że różnice finansowe pomiędzy ekstraklasą a pierwszą ligą zostały bardzo klarownie przedstawione. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Nowe osoby zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału. Więcej czasu Wam nie zabieram. Trzymajcie się i do usłyszenia.